Witam serdecznie, witam z powrotem. Jesteśmy na Dzikim Zachodzie i jesteśmy gdzieś w naszym obozie, tak jak żeśmy zakończyli ostatnią naszą misję. Stąd skąd tak grzywne i inne rzeczy? Może należy wam się troszeczkę takiego wyjaśnienia, co tu się stało w ostatnim odcinku. On jest tak troszeczkę rwany, jeżeli ktoś go oglądał z dużą uwagą, zauważy, że tam są dwa czy trzy cięcia takie niespodziewane. Sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu no, mieszkam na wsi i u mnie są zerwania prądu. Jeżeli mnie UPS podtrzyma na komputerze, na którym nagrywam całość, no to w tym momencie nie ma takich problemów. Po prostu włączam od nowa grę, to mam zapisane. Niestety nieraz bywa tak, że UPS nie podtrzyma. No i właśnie próbuję coś mówić i widzicie, no mogę, bo wszystko, kurde, będą ze mną gadać wszyscy. Nie można tutaj gdzieś sobie stanąć tego wszystkiego, żeby chwilę tak jakoś spokojnie poszło. W momencie, w którym mi się po prostu UPS nie włączy, całe nagranie dotychczasowe jest po prostu kasowane, nie nagrywa się. Jest plik, jest wszystko, tylko że ten plik ma zero i nie mogą na nic odtworzyć. Występuje błąd. Kiedy mi się coś takiego zdarza, odpalam grę i wracam do ostatniego punktu kontrolnego i nagrywam ten fragment od nowa. Ostatnio coraz rzadziej, UPS mi coraz częściej podtrzymuje, ale to wszystko są sprawy losowe. No i ostatnio właśnie grałem czwarty odcinek, zdarzyło się tak, że w którymś momencie wszystko mi się zepsuło. A pięknie szedłem, zrobiłem misję fabularną, zrobiłem to, że ukradłem konia i za to jest grzywna 30% i wziąłem dwa zadania poboczne. I jak wziąłem te dwa zadania poboczne, jechałem, żeby wykonać zwrot długów, to co widzieliście później pod koniec czwartego odcinka, do polskojęzycznego, czyli do Polaka wróbla, wtedy mi zerwało połączenie. Nie mogłem odzyskać niczego. No i po restarcie włączyłem od nowa zrób grę fabularną. Powtórzyłem misję, wszystko ładnie, pięknie, ale okazało się, że ta gra już niestety zapisała mi sobie w ustawieniach, że mam grzywnę i że mam dwa zadania, które wziąłem, ale tych zadań już nie mogę powtórzyć, żeby wam pokazać. Stąd też takie rwanie poprzedniego odcinka. Przepraszam bardzo, może to się zdarzyć jeszcze, no trudno, tak? Niestety tutaj to przede wszystkim jest. Dobra, my nasza misja była taka, że my żeśmy szli tu i porozmawiać z tym gościem, który jest tam uwięziony. Jeszcze raz to sobie powtórzymy, ten fragment i pójdziemy. Too many men. This world? Far more genteel, huh? No i nie można tu komentować, jak widzicie. Próbuję to po prostu. I've seen things, sir. Please. I've seen terrible things. No dobra, nagadali się w końcu. Były pytania, dlaczego tak mało komentuję. Słuchajcie, moją zasadą jest taką, że komentuję w takich momentach, kiedy się nic nie dzieje na ekranie. Jeżeli po prostu ktoś rozmawia i są jakieś inne rzeczy, nie chcę przerywać po prostu typu akcji, jakie to jest, trybu akcji, jak się rozgrywa. Mam też troszeczkę widzów obcojęzycznych, czyli jak gdyby powiedzieć, posługujących się językiem angielskim i dla nich to jest bardzo ważne, bo my sobie przeczytamy, ale ja zakłócam w tym momencie rozmowę i sens tego, co się dzieje. To się jedno na drugie nakłada, podejrzewam, że mój głos jest silniejszy niż dialogi z gry. I dlatego takich rzeczy nie robię. W momentach, kiedy są po prostu, nie ma dialogów między postaciami w grze, to tak jak w filmie, wtedy sobie pozwalam na jakikolwiek komentarz lub jeżeli ten komentarz jest taki zaskakujący i coś mi wyskoczy i och, muszę coś powiedzieć. Tak tytułem wstępu. Dobra, zróbmy to zadanie, bo my żeśmy je zaczęli na koniec czwartego odcinka, ale żeśmy go niestety nie zrobili. Speak! Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa! Hold your horses there.
It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld here. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Well, you sure as shit was. John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You gotta pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. No i jesteśmy od tego momentu, jak żeśmy skończyli czwarty odcinek. Tak mówiłem, taki bardzo rwany. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it? Last goddamn favor I do you. Hey, if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. No dzisiaj była jakaś łatka, prawie 3 GB 2.7 musiałem pobrać. Miejmy nadzieję, że coś naprawię, a nie zepsuję. Morgan, you didn't tell me what the O'Driscoll smelled like before you asked me to ride with him. That's because you wasn't asked to ride with us, you was told. I smell like a stall ain't been cleaned out in a month. I smell like that because you had me tied up there about as long. You'd be smelling worse if we'd done what some was arguing for. Granted, I was in with a bad lot. I'm trying to make amends, if I can. You don't know the half. I do know Combe killed Dutch's sweetheart. And that's the man you chose to ride with. A woman killer. Well, it was after he killed his brother. And the way I understood it, Making excuses for the man and his crimes. What kind of trap you leading us into, boy? I ain't. I'm trying to help, honest. One thing goes wrong. One thing other than you smelling funny, you're the first O'Driscoll will shoot. Now we go left. Road will take us up and round. No i jak widzicie, za dużo komentować nie można, bo jest chwila taka, a tak cały czas coś tutaj gadają, jak w dobrym filmie. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know,
You all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? Hey, watch it. You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is nie wiem, czy widzicie te widoki, które tutaj są, ale są rewelacyjne. Na ekranie mamy rewelację w tym 4K. W tej rozdzielczości jest to naprawdę fantastyczne. Mam nadzieję, że nagranie też to odda. Who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick. And hard. We settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. No, idziemy na kolejną rozprawę. Zobaczymy, jak będzie nasze strzelanie. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Chcę iść szybciej, ale nie daję rady. There, you see? Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. He's yours, Williamson. Okay. I got him. Don't move. Back where they won't hear us. When I move, you move. Take them.
him out at a distance. I can do that. Get to it, Lem. Hurry up already. What the hell is this? Where do you keep your valuables? Save me some time when I'm alone. Yes, they know we're here. Let's get them. It's off. We move quick. We move. This is quite a hideout. You're worthless, O'Driscoll hides. Clean them up. Clean them out. We can defend the camp. No nie zdążyłem lekarstwo. Nie wiem dlaczego dałem to, że mieliśmy we dwójkę zacząć. Coś nie tak wyszło tutaj. O, nieładnie. Jeszcze raz. Dlaczego? Gościu nie chciał ze mną zabić ich. Nie, zacznij misję. Wróć do punktu. Anuluj misję. Nie, wróć do punktu kontrolnego. Tam gdzie ostatnio byliśmy. Czekam, nie wiem na co. A, musimy to przytrzymać chwilę. What are we doing about the pisser, Morgan? No, one by the tree. He's yours, Williamson. Okay. I got him. Don't move. Hey, the next two. What's the plan? Sooner we get this over with. Let's get close to these two. Make no mistakes here. That's what the knife's for. When we're there, we move at the same time. A, to do tego. Źle nacisnąłem. Nie ta decyzja. No właśnie, tak po cichaczu. Coś tam po prostu źle przeczytałem. Take him quiet, Marston. Okay. Get your hands dirty for a change. Jesus. Okay. Now what? We're at the perimeter. What are we doing? Make a call, won't you? Wait on my mark. I want to take a look at these boys. Sure thing. Tamten niech odejdzie, to tego załatwimy i tych dwóch będziemy mogli mieć też chyba z głowy. Dlaczego on mi nie chce kucnąć? No jakiś niecierpliwy, podnosi się no. No właśnie. Nie mogę strzelać tak.
Don't run away from me! Run and hide if you know what's good for you. We caught him on the drink. Keep moving! Prosto w twarz dostaję dwa razy i nie mogę go załatwić. Tu jeszcze z tyłu mamy kogoś. W tej zajdumie, w tych krzakach to jest. Trochę jeszcze to nieskładnie poszło, bo tutaj przez te krzaki po prostu. Ale musimy ich wszystkich obrabować, bo inaczej to nie będziemy mieć... Nie, dobra. Widzę, że każdy rabuje gości. Sprawdzimy, najpierw trzeba pozałatwiać gości. Jak jest, to nie ucieknie. Aha, czyli tu możemy sobie po prostu dać ten... Nie, nie, nie. Dobra, jesteśmy przy... Tu jeszcze jednego zastrzeliłem. O, jest, leży nawet. No, początek potyczki nie był ciekawy, ale to był mój błąd z uwagi na to, że nieumiejętnie podeszłem do sprawy. Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. You're lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash. In the chimney. I'll check it. The rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? Yeah, I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Dobra, w kominku to idziemy do kominka, ale przejrzymy sobie wszystko, co tu jest. No, mamy jakiś karabin. No. Nie, na dubeltówkę zamień to nie. Myślałem, że można to wziąć. Przeszukaj.
least you got something tucked away. $600, no to ładnie. Zamienić nie, bo dubeltówka to mi nie. Wejść strzelbę. Przeszywka i szufladę. A, R. Nie. Jejku, tutaj to R, E, mylą mi się po prostu klawisze. Nie, no jeszcze raz to samo. Dobra. Dobra, zamknij. To są dwie szuflady i tego. Mamy wziąć, zamień. No dobra, zamienimy. Nie za bardzo. Możemy wrócić do tego, co było. Zamień łuk na karabinek powtarzalny. O, zamień. Łuk. Łuk się przydaje, no ale może weźmy karabinek. No, dlaczego nie chce mi zamienić? No i to jest właśnie takie coś. Jestem nad tym, pisze mi, naciskam taby i wychodzą całkiem inne numery. Nie wiem, co to jest za... Dobra, chciałem zamienić, ale się nie da zamienić. Ja nie mogę znaleźć tutaj tego. Nie tab. Na klawiaturze nie mam takich oznaczeń. No i właśnie jest to. Wywaliło mnie coś całkiem coś innego. Dobra, dajmy sobie spokój. Zgłoszone przestępstwo. Aha, bo tu ja za długo jestem. Spadajmy stąd, bo to... Dobra, gdzie my teraz mamy tu uciec, żeby nas nie znaleźli? Jesteśmy na skraju, ale tu się nie da wydostać. Musimy się dostać. Valentine mamy tutaj. Musimy jakoś tutaj boczkiem dojechać. W tamtym kierunku nie ma co chyba uciekać, bo tam jest jakiś wąwóz. Musimy tutaj. Czyli spotka nas po prostu pościg. Prawa, ty. Będą chcieli mnie od razu obrobić. Boczkiem spróbujemy przejechać tak, żeby... Wiem, że grzywnę można zapłacić. Mam $600. Spróbujmy to zapłacić.
Gdzie to jest ta siedziba? Zobaczmy. My jesteśmy tutaj, a zapłacić możemy tu. Zaznaczyłem na poczcie. Nie za bardzo nam się to na mapie pokazuje. Ale myślę, że trafimy. Prędzej czy później. To było najpiękniejsze na świecie, co można było zrobić. Chciałem podjechać, zaparkować tutaj i takiego czegoś się nie spodziewałem. Widzieliście, to można puszczać w nieskończoność. Pięknie można orzełka wywalić. Przywiąż konia. Dobra, i teraz chciałbym zapłacić. No i te chodzenie jest naprawdę tragiczne momentami. Ja idę w jednym kierunku, a to idzie w drugim. Grzywnę chcę zapłacić. Zobaczymy, czy tutaj da radę. Facet jest tam, dobra, chodźmy tam. Zapłać grzywnę, nie ma żadnej, że grzywny, no to nareszcie. Nie będzie nam to się wyświetlało. Momentami to jest takie drewniane. Teraz zaczyna biec w momencie, kiedy tak mi cały czas tylko powoli szedł. No muszę się do tego nauczyć. No właśnie. Idziemy do obozu. Bo mamy jakąś kasę, to trzeba to oddać. Dopiero będziemy wiedzieli, co dalej. Wiem, że mamy iść coś zabawić do tego salonu, bo pamiętam taką misję, że Artur był bardzo pijany. No i takie rzeczy się pamięta. Dosyć śmiesznie to wyglądało i więc podejrzewam, że tu będzie powtórka takiej akcji w którymś momencie. O, pociąg nam jedzie. Ale my chyba żeśmy za daleko zajechali, tutaj dołem powinniśmy jechać. Czerwono nam za dużo się zaświeci. Ojejku. Coś ten koń za szybko mi jeździ. Dobra, podjedźmy tutaj. Tutaj sobie zaparkujmy, jakbym tak powiedział. No nie mogę jechać na polowanie, bo wziąłem dubeltówkę, a nie mamy. Przywiąż konia. Nakarmy go. Wyczesać go nie możemy, chociaż nam się świeciło, że powinniśmy go wyczesać. Dobra.
Mamy kasiorę, musimy ją gdzieś chyba wrzucić do tej wspólnej kasy. Gdzie to było? Arthur. Tutaj jest skrzyneczka. Wspomóż gang. Daj pieniądze. A co, nie mogę, co, przekaz zero? A co, ja nie mam w ogóle kasy? Dobra, mam $20. Księga rachunkowa, co ja jestem na minusie jakimś? Artur, gotówka 20. Budżet. No i dobra, następna zakończ. To muszę nad tym popracować, bo to jest dla mnie jeszcze element nieznany tej gry. Wspomogliśmy. Mi chodziło o to, że miałem $600 tam zabranych, no to więc co, nagle zniknęły? Jakoś to trochę dziwne jest. Dodge. Zobaczmy, co on nam da, powie. Okay. Dutch, Miss O'Shea. Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Hopper! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah in the sheriff's in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. Dobrze. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Dobrze mówiłem, że będziemy gdzieś pojechali, żeby się napić. To jak mamy się napić, to się napijemy. I rode as fast as I could, didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off him. You're going the wrong way! What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Co to było? Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it.
So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mackin. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Nie pamiętam, czy to się skończy bijatyką, czy nie. Z tym serduszkiem muszę coś zrobić. Tak, teraz mi się świeci, że mam wyczyścić konia. Jak byłem przy koniu, to się nie świeciło. Takie trochę momentami jest to tak... Nie do końca wiadomo, co się dzieje. Z tym serduszkiem to muszę zobaczyć... Muszę poczytać sobie po prostu tutaj samouczki, bo przez rok czasu zapomniałem, jak, o co tu chodziło to wszystko. Tym bardziej, że tu są inne klawiszologia. To nie jest pad, całe szczęście. I będę musiał sobie troszeczkę z tym poczytać, o co tu chodzi. Ale to na jutro zostawiam. Dzisiaj chciałbym zagrać jeszcze jeden odcineczek. Zapada wieczór, więc potem mam coś do zrobienia, więc nie będę już się zajmował grami. Wrzucę, żeby się obrobiły i potem, żeby poszły na YouTube'a. Witają się z nami nawet, to jest ciekawostka. Gdzieś by było dobrze tego konia zaparkować tutaj. Teraz jedną rzecz. Zabierz z konia dubeltówkę. A po co mi dubeltówka? Musimy sobie troszeczkę, o, wzmocnić się. No co jest? Teraz to już całkiem mi się coś zaświeciło, nie wiem, o co chodzi. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Mike... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, they're dullards. My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh. No ładnie, chłopaki jadą. That's great, pardon. Lenny, where are you? Can't find my friend. You know where he went? Sorry, I don't know. Lenny! Hey, Lenny!
my friend anywhere? You all right there, Slugger? I think your friend went upstairs. Benny? Benny, where are you? No tam jest. No nie jest tak źle, wiemy, że mamy zejść na dół. Stona niesamowicie bawi. Oj, chyba jesteśmy na dworze. No, musimy załatwić sprawę do końca, jak widać. Okej, wracamy z powrotem, a musimy wrócić tu gdzieś. I'm Clyde. You got the wrong fella.
And stop slumping off on me! Lenny! What are you talking about? Arthur, what are you doing? Good friend to me, Arthur. Cheers. Cheers. Not you again? Nie będziemy topić gości, bo my nie jesteśmy bandytą takiego typu. No i chyba nas zamkną, jak widzę. No i chyba się obudziłem w Anclu. You alive? Arthur! You alive, Arthur? I want to die. Where are we? What did we do? I don't know. Oh, me neither. Yeah. You pair degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money, it's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see either of you around here no more. So... That was a quiet drink. First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down. Feel sorry for myself. No i co? Ja myślę, że tutaj sobie zakończymy teraz ten odcineczek. Będzie idealnie. Jesteśmy w Valentine. No i tutaj sobie go zakończymy. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas przy grze na Dzikim Zachodzie. I za chwilę pojedziemy dalej z tematem, czyli prawdopodobnie będziemy jechali odbić naszego towarzysza z jakiegoś więzienia. Dziękuję bardzo, kłaniam się.